ojciec Maciej Pawlik, benedyktyn z Tyńca, rektor papieskiego kolegium greckiego w Rzymie. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jak się wschód z zachodem łączy. Będziemy rozmawiać trochę, zostając wokół czy w orbicie listu Orientale Lumen. Będziemy szukać tego, co pozytywne, co dobre, co wzmacniające. Najpierw może o samym dokumencie słów kilka. To jest list apostolski papieża Jana Pawła II z roku 95, który Jan Paweł II wydał z okazji setnej rocznicy listu Leona XIII, Orientalium Dignitas. Więc jakby ten list wpisuje się w pewną tradycję, w której właśnie papieże podkreślali konieczność poznania tradycji wschodu, jakby dla ubogacenia przeżywania wiary, przeżywania liturgii na zachodzie, no i też jakby dla zbliżenia w kontekście dialogu ekumenicznego, który stopniowo się rodzi i stopniowo jakoś nabiera intensywności właśnie dzięki tym dokumentom. O jakim wschodzie mówimy? O jakich kościołach? Tak, właśnie kiedy czytałem ten list, to zdałem sobie sprawę, że ten list obejmuje tak naprawdę niesamowite obszary geograficznie, językowo, kulturowo, bo oczywiście no my upraszczamy, mówiąc tutaj o kościołach wschodnich, ale kiedy jakby wejdziemy w detale, to zdamy sobie sprawę, że chodzi tutaj o co najmniej kilkanaście rytów, kilkanaście języków, tradycji, historii. Tutaj wspomnimy chociażby o rycie i tradycji koptyjskiej, etiopskiej, ormiańskiej, chaldejskiej, maronickiej, no i wreszcie o kościołach bizantyjskich, które jakby każdy z nich ma swoją tradycję, czy też swój liturgiczny język. Mamy tutaj Rumunów, Albańczyków, Greków, Ukraińców, no i też jakby cały fenomen diaspory, czyli właśnie emigracji. Te kościoły wschodnie jednak w dużej mierze doświadczały prześladowań, doświadczały cierpienia, w związku z tym ten fenomen właśnie diaspory jest w nich bardzo obecny, więc jakby ten dokument brzmi tak, powiedzmy, tytuł brzmi dość lekko, Światło Wschodu, a to Światło Wschodu okazuje się rzeczywiście bardzo pojemne i rzeczywiście oświetla nam bardzo zróżnicowane obszary, no i też przez to jest ten dokument tak fascynujący, jest to tak fascynujące zaproszenie do odkrywania tej tak różnorodnej drogi przeżywania chrześcijaństwa, czyli tak naprawdę spotkania z Chrystusem właśnie w kontekście różnych tradycji wschodnich. Rozpoczynając ten list prawie na samym początku, Jan Paweł II napisał w ten sposób: jeśli bowiem wierzymy, że czcigodna i starożytna tradycja kościołów wschodnich stanowi integralną część dziedzictwa kościoła chrystusowego, to katolicy powinni przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przyczyniać się każdy na miarę swoich sił do budowania jedności. Tyle słów papieża. Tutaj mamy i to poznawanie, i to karmienie, i taką delikatność też w mówieniu o jedności. To jest bardzo takie nieprzekraczające, bardzo łagodne. To jest bardzo łagodne, a z drugiej strony jest to doskonała synteza tego, czym to jakby nasze odkrywanie, nasze poznawanie wschodu powinno być. Czyli jakby z jednej strony właśnie karmienie się tym, prawda, ubogacanie własnego przeżywania wiary, a z drugiej strony no, poznanie ma rodzić spotkanie. O tym też potem pisze Jan Paweł II, prawda, że jednak poznajemy, więc nie musimy się obawiać spojrzeć w twarz drugiego, prawda, że możemy się z nim spotkać, możemy podjąć z nim dialog, nie dla samego dialogu, ale właśnie dla próby budowania jedności, dla próby budowania tej pełnej wspólnoty, do której wszyscy dążymy. I to jest też o jakimś procesie, tak? Dążenia do tej jedności nie za wszelką cenę, tylko bardziej z takim wzajemnym zaciekawianiem się. Dokładnie, to jest gdzieś fenomen spotkania, że on się zaczyna właśnie od pewnej ciekawości, od jakiegoś takiego impulsu, który prowadzi głębiej, ale nie ma tam żadnego przymusu, nie ma nic na siłę, więc to rzeczywiście jest ciekawa droga, którą tutaj Jan Paweł II w tym dokumencie wytycza. To nie jest szukanie różnic, raczej ich zauważanie i właśnie z takim kierunkiem, czego ja się mogę nauczyć, co ja mogę z tej różnicy wziąć.
czym się mogę wzbogacić. Dokładnie, właśnie to jest też geniusz tego dokumentu, ponieważ tam doskonale Jan Paweł II wykazuje różnice, ale te różnice nie są barierami, one są jakby przedstawione w pewnym ujęciu komplementarnym, że jakby nasze przeżywanie wiary, chrześcijaństwa na Zachodzie ma jakby pewne swoje fundamenty, z drugiej strony jakby one są trochę inaczej ujęte na Wschodzie i jakby to odkrycie tego jest właśnie gdzieś taką komplementarnością, że te dwie drogi wzajemnie się uzupełniają, no bo przecież z punktu widzenia eschatologii no mają wspólny cel, prawda? Wspólny cel i tego, który łączy. Dokładnie tak. Myślę, że ten dokument jest dziś szczególnie ważny w kontekście roku 2025, kiedy będziemy świętować wspólnie, jako wszyscy chrześcijanie, 1700 lat Soboru w Nicei, czyli tego soboru, który podkreślił bóstwo Chrystusa wobec herezji ariańskiej, który podkreślił fakt, że Syn Boży jest współistotny Ojcu. No i właśnie w tym kontekście widzimy, jak ważny jest ten powrót do wspólnych źródeł, także właśnie do tej tradycji wschodniej, no bo jednak takim pierwszym, dominującym głosem w tej kontrowersji, też z racji geograficznej, no byli jednak ojcowie wschodni, tutaj szczególnie święty Atanazy Wielki, który był takim właśnie w pewnym sensie wykładowcą tego prawdziwego dogmatu, tej prawdziwej wiary, za co też no, musiał zapłacić swoją cenę, więc Atanazy, myślę, jest jedną z takich postaci, która pokazuje, że prawda ma swoją cenę, no ale jednak warto o nią zawalczyć. No na pewno warto o prawdę zawalczyć i właściwie to tylko ona się liczy, nic więcej. Dokładnie, dlatego też jakoś ta postać jest mi szczególnie bliska, w związku z tym, że jest on też patronem naszego kolegium greckiego w Rzymie i myślę, że z punktu widzenia formacyjnego dla mnie, jak i dla naszych seminarzystów, to jest taka postać, owszem, z przeszłości, sprzed wieków, ale jednak ciągle aktualna, która pokazuje, jak ważne jest utrzymanie tradycji, jak ważny jest powrót do tradycji apostołów, jakby ta świadomość, że prawda i wiara ma swój koszt, że nie wierzy się na próbę, jak mawiał kiedyś święty Jan Paweł II, prawda? Tak, i też ta relacyjność, myślę, to dbanie o relacje, o spotkanie, to też można przenieść na tych, którzy żyją nam współcześnie, których rzeczywiście spotykamy i na tych, którzy tę tradycję tworzą i od których się uczymy i którzy, ufamy w to, przecież towarzyszą nam. Dokładnie, to jest gdzieś taki właśnie fenomen tego spotkania, które no właśnie, najpierw mamy poznanie i potem tych współczesnych świadków, którzy nas do tego pełniejszego spotkania prowadzą, tak? Bo to jest też, co podkreśla Jan Paweł II w dokumencie Orientale Lumen, że jednak jakimś takim fenomenem, który towarzyszy wschodowi od początku jest męczeństwo, tak? To właśnie szczególna forma świadectwa, która może najbardziej uwydatniona jest tradycji koptyjskiej, ponieważ kalendarz koptyjski rozpoczyna się od roku 284, który znany jest jako rok męczenników, czyli rok jakby takiego najbardziej dramatycznego prześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana. Więc to pokazuje, że właśnie ci świadkowie z przeszłości, jak i ci, którzy dziś oddają życie za Chrystusa, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, są tymi, którzy są takimi właśnie katalizatorami, którzy pozwalają nam się właśnie zbliżyć do siebie. No i też tutaj w ostatnich latach pojawiło się to pojęcie ekumenizmu krwi, tak, że jednak zwłaszcza w kontekście tych 21 męczenników koptyjskich umęczonych przez bojowników państwa islamskiego w Libii, którzy potem zostali wpisani do martyrologium kościoła rzymskiego, więc zostali uznani jako męczennicy w kościele rzymskim. Także to są takie piękne znaki tych właśnie świadków, męczenników, zarówno z przeszłości, jak i tych, którzy w ostatnich latach oddali swoje życie za wiarę i za Chrystusa. Oni nam pozwalają jakoś do siebie się zbliżyć, dotrzeć do tego, co jest najważniejsze, do sedna wiary i właśnie być tymi katalizatorami, którzy pozwalają nam się spotkać jakoś bardziej, głębiej, na bardziej takim intensywnym poziomie. Tak naprawdę pozwalają nam się ogołocić z tego,
co nas zniewala, pęta nam nogi, ręce, co nam przeszkadza. Dokładnie. Jak myślę właśnie zwłaszcza o tradycji koptyjskiej, to myślę, że męczennicy są najlepszymi profesorami eschatologii. Tak bym to ujął, prawda? Że oni pokazują tak naprawdę, co jest ważne i jakby zawsze to ich świadectwo odsyła nas do celu, do tego, co tak naprawdę się liczy, tak? Do spotkania z Bogiem. Oczywiście to jest bardzo radykalne, no i my żyjemy w świecie, żyjemy w pewnym kontekście, który nie ułatwia nam spojrzenia na ten cel ostateczny, ale myślę, że właśnie męczennicy są tymi egzegetami, tymi, którzy nam wyjaśniają, co się naprawdę liczy i są takimi przewodnikami, żeby gdzieś z tej drogi, z tego szlaku, który nas prowadzi do celu, nie zboczyć za bardzo. Rzeczywiście świat współczesny nie ułatwia nam myślenia eschatologicznego, odwodzi nas od tego w ogóle. No i to jest taki paradoks, bo jeżeli chodzi o fakty, nie uciekniemy od śmierci, nijak. To jest też właśnie taki pełen realizm tego świadectwa, prawda, że tam nie ma nic legendarnego, nie ma nic, co jest jakieś takie pozanaturalne. To jest tak naprawdę bardzo konkretne pokazanie no właśnie tego, co się naprawdę liczy. I o tym też wspomina Jan Paweł II w Orientale Lumen, kiedy pisze o liturgii, która nam właśnie pokazuje ten związek między pamięcią a nadzieją, czyli eschatologią. Tak? W liturgii my przeżywamy Boga, przeżywamy Jego dzieła zbawcze, szczególnie dzieło wcielenia i dzieło odkupienia. To jest jakby ten element pamięci i ta pamięć musi nas prowadzić, musi jakby powodować, że my będziemy w stanie wykroczyć poza to, co tu i teraz i skierować się właśnie ku Bogu, który jest naszym celem ostatecznym. Więc zarówno świadectwo męczenników, jak i liturgii wschodniej, jak i zachodniej, tak? Gdzieś nam pokazuje to ten związek między pamięcią, a właśnie wyjściem w nadziei poza, wyjściem ku temu, co jest naszym celem ostatecznym. W tym liście apostolskim Orientale Lumen takich słów używa Jan Paweł II. Pisze, że pragnę przyjrzeć się z szacunkiem i drżeniem postawie adoracji, jaką przyjmują te kościoły, myśląc o kościołach wschodnich. Tutaj liturgia się pięknie wpisuje. Dokładnie tak. I to też jest nasze doświadczenie w kolegium, kiedy przychodzą do nas ludzie po raz pierwszy, żeby w naszej liturgii uczestniczyć, a nie mają jakiegoś szczególnego przygotowania historycznego czy teologicznego, jak ta liturgia wygląda, to, co zawsze podkreślają, to, że ta liturgia no jest takim szczególnie intensywnym oddawaniem chwały Bogu, tak? Dosłownie za wszystko, tak? W najtrudniejszych gdzieś tam położeniach i kontekstach, kiedy sobie o tym pomyślimy, kiedy nasi bracia właśnie na wschodzie, prześladowani, cierpiący, żyjący w ubóstwie, no te liturgie Panu Bogu składają na Jego chwałę, no to właśnie gdzieś nam pokazuje ten moment adoracji, tak? Że pomimo wszystko ta chwała Boga ma pierwszeństwo. Ta liturgia, szczególnie wschodnia, gdzieś nam ten element uwydatnia, ten element adoracji za wielkie Boże dzieła, te wielkie dzieła właśnie historii zbawienia, jak wcielenie i odkupienie, ale też te dzieła Boże, które dokonują się, których doświadczamy my w naszym życiu każdego dnia. Pomyślałam o tym, że ta liturgia rzeczywiście taka mocno zatrzymująca się na znakach, sama znacząca, ona może nas, nawet jeżeli jesteśmy w jakimś rozproszeniu, trochę podprowadzić, pomóc się skupić, zorientować na Boga. Tak, to prawda. Ona rzeczywiście ma takie bogactwo symboli, melodii, prawda, i tekstów, że rzeczywiście, jeżeli się niegłęboko wejdzie, to ona jest gdzieś taką pomocą, tak, takim podprowadzeniem do tego przeżycia takiego bardzo indywidualnego spotkania z Panem Bogiem, prawda? I to jest oczywiście liturgia, jak wskazuje tutaj źródło słów, no jest to dzieło publiczne, dzieło wspólne, tak, dzieło wspólnoty, natomiast no, jej celem gdzieś jest podprowadzenie do tego momentu komunii z Bogiem,
który jest bardzo indywidualny i bardzo intymny. Pomyślałam teraz też o tym, co dzieje się w naszych kościołach, choćby w Polsce, i że też warto by było na liturgii się mocno skupić. Nie tylko zaznaczyć swoją obecność w kościele trochę jak obowiązek, ale nie wiem, poszukać znaczenia gestów, popytać, porozmawiać, poszukać konferencji w internecie, przecież są. Dokładnie, to myślę jest bardzo ważny element formacji do takiego dojrzałego chrześcijaństwa, prawda? No ale z drugiej strony jakby same znaki muszą być też czytelne, prawda? I jakby ta liturgia musi być sformułowana w taki sposób, żeby rzeczywiście ona była tym podprowadzeniem, prawda? Żeby znaki były tym, czym mają być, gesty były tym, czym mają być, żeby rzeczywiście podprowadzały do tego spotkania. Zastanawiam się teraz, jak ktoś nas słucha i jest tak jakoś zupełnie poza tym światem, o którym mówimy, to po co mógłby sięgnąć, czego szukać, w jaki sposób próbować zrozumieć głębię chrześcijaństwa i też jego prostotę. No tutaj jakby wyszedłbym jednak od dokumentu Orientale Lumen, z racji tutaj mojej fascynacji tym dokumentem, ale myślę, że ten dokument jest nie tylko syntezą tego, jak Wschód przeżywa wiarę, jak Wschód tę wiarę wyraża, jak Wschód prowadzi do spotkania z Chrystusem. Tak naprawdę jest to dokument bardzo uniwersalny, jest to dokument skierowany do całego Kościoła, nie tylko do biskupów, ale też do wiernych, więc myślę, że po ten dokument warto sięgnąć też z powodu jego bardzo takiego duchowego wymiaru, prawda? Ten dokument mówi bardzo dużo o przeżywaniu Pana Boga, przeżywaniu nieemocjonalnym, ale o jego doświadczeniu właśnie. Doświadczeniu przede wszystkim w wierze, w kontakcie ze Słowem, właśnie w przeżywaniu liturgii, więc to jest taki, myślę, dokument, który jest też napisany dość przystępnym językiem, i warto po niego sięgnąć, niezależnie czy jesteśmy na wschodzie, zachodzie, północy, południu, czy jesteśmy bardziej czy mniej wtajemniczeni, to jednak to jest dokument, który dotyka fundamentu, którym jest Wschód, czyli sam Chrystus, prawda? To światło Wschodu to nie jest światło poszczególnych kościołów, czy światło nawet największych świętych. Tym Wschodem, o którym tutaj mówimy, jest sam Chrystus i dlatego chrześcijanie na ten Wschód patrzą, oczekując wschodzącego słońca, czyli powrotu Chrystusa. Więc ten dokument tak naprawdę jest dokumentem, który mówi nam wszystkim, nie tylko chrześcijanom wschodnim, o naszym celu, nie? O tym, co najważniejsze, czyli o tym, że Pan kiedyś powróci. Jak wierzymy, kiedyś powróci na końcu czasów, ale też powróci w momencie naszej śmierci, naszego przejścia, w momencie naszej osobistej Paschy, kiedy będziemy musieli przejść jakby z tego naszego doczesnego życia do spotkania z Nim w wieczności. Tak, i żebyśmy patrzyli na ten moment nie w kategoriach tego, co nieuniknione, jakiegoś musu czy przymusu, tylko tęsknoty. Dokładnie, ten dokument też o tej tęsknocie bardzo ładnie mówi, w kontekście właśnie też nadziei, tak? Co może szczególnie jest ważne znowu w przededniu jubileuszu, który odbędzie się w Kościele, który Ojciec Święty otworzy uroczyście 24 grudnia, 24 roku, w tym roku, który będzie trwał przez cały rok. To jest jubileusz regularny z okazji rocznicy wcielenia. Co 25 lat odbywa się w Kościele. I w tym roku jubileuszowym Ojciec Święty zaprasza nas do refleksji nad nadzieją. Bulla, która ogłasza ten jubileusz, nosi tytuł Nadzieja zawieść nie może. Tutaj odwołanie do świętego Pawła, listu do Rzymian. Rzeczywiście papież zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy takimi pielgrzymami nadziei się stali, prawda? Tymi, którzy są zakotwiczeni w nadziei, czyli właśnie w nikim innym, jak w Jezusie Chrystusie. Przywołuje tutaj ojciec różne dokumenty i tak naprawdę te dokumenty są na wyciągnięcie ręki. To jest też trochę o tym, że nie zaglądamy, nie czytamy. To nie jest żadna tajna wiedza, to nie są schowane w głębokościach Watykanu, w jakichś lochach, tajne teksty. Dlaczego
nie czytamy czegoś, co możemy przeczytać. Tak, dokładnie. Tutaj trzeba przyznać, że no w dobie jakby rozwoju internetu i jakby tej dostępności środków przekazu, te dokumenty, jak tutaj powiedzieliśmy, są na wyciągnięcie ręki i to rzeczywiście są tłumaczone natychmiast na kilkadziesiąt języków, więc jakby jest także sekcja polska, także po te dokumenty myślę możemy sięgać i warto po nie sięgać. No mówię, takim ostatnim moim odkryciem jest właśnie ta bulla Spes non confundit, nadzieja zawieść nie może. To jest bardzo piękny dokument o nadziei, a myślę, że cytując tutaj księdza Józefa Tischnera, tak naprawdę praca taka chrześcijańska u podstaw to jest praca wokół nadziei, bo jak tej nadziei gdzieś tam zabraknie, no to chrześcijaństwo tak naprawdę się redukuje do jakiejś teorii, ideologii. Działań charytatywnych. Dokładnie, jakiegoś przeżycia, prawda, kiedy nam brakuje właśnie tego takiego bardzo wschodniego, powiedzmy, spojrzenia w kierunku wschodu, czyli takiej dobrej eschatologii, właśnie pełnej nadziei, tego oczekiwania z tęsknotą na spotkanie z przychodzącym Panem. To nam też przemienia nasze relacje. Też Jan Paweł II w tym liście Orientale Lumen pisze też o takiej bliskości, o uczeniu się też ojcostwa, o towarzyszeniu sobie w drodze z Chrystusem i do Niego. Dokładnie, tam jest taki rzeczywiście bardzo piękny fragment o komunii, kiedy Jan Paweł II mówi o fenomenie życia monastycznego, który jest dla Wschodu czymś fundamentalnym, taką tkanką bardzo gdzieś silnie zakorzenioną w tej tradycji. Rzeczywiście on mówi o mnichach tak bardzo gdzieś prosto i tak bardzo po ludzku, tak, że tak naprawdę to nie jest coś, co jest zarezerwowane tylko dla wybitnych pustelników, którzy po prostu toczą walkę z demonem, ale to życie monastyczne jest tak naprawdę takim ideałem, przykładem życia chrztem, czyli po prostu bycia chrześcijaninem. I może to brzmi gdzieś tam szczególnie doniośle w tym miejscu, w Tyńcu, gdzie mamy wspólnotę oblatów tynieckich, prawda? Czyli ludzi świeckich, którzy żyją według reguły świętego Benedykta, inspirują się duchowością benedyktyńską i to jest gdzieś taka bardzo, powiedziałbym, wschodnia droga, że właśnie monastycyzm nie jest sprawą tylko mnichów, ale jest gdzieś takim wyznacznikiem i jest na tyle pojemny i uniwersalny, że tak naprawdę staje się no, sposobem przeżywania wiary, sposobem przeżywania chrześcijaństwa. Mhm. Tak, rozmowę nagrywamy 11 lipca w uroczystość tutaj w klasztorze, w uroczystość świętego Benedykta. No to też kolejny przywoływany święty, który wiele mówi, który łączy i który do dzisiaj uczy. Tak, absolutnie do dzisiaj uczy i jest właśnie jednym z tych pomostów pomiędzy wschodem a zachodem. Święty Benedykt jako właśnie jeden z założycieli form życia wspólnotowego no jest też bardzo czczony w tradycji wschodniej. Akurat w liturgii bizantyjskiej jest wspominany 14 marca, więc tutaj daty się trochę rozbiegają, niemniej cześć pozostaje jednak zachowana. A jak ojciec o sobie myśli dzisiaj we współczesnym świecie jako o mnichu benedyktyńskim? Myślę, że właśnie to, co ja odkryłem w ramach życia benedyktyńskiego, to jest niesamowita pojemność tego powołania. Że tak naprawdę w tym powołaniu mieszczą się różne charyzmaty. Święty Benedykt jako geniusz polega na tym, że jest po prostu człowiekiem, który jest elastyczny, ponieważ rozumie ludzi. Tak, i ta jego reguła, choć oczywiście no jest pewnym schematem, ma swoje ograniczenia, prawda, konkretne zasady, to jednak w tej regule Benedykt pokazuje się jako taki człowiek niezwykle wyrozumiały, który widzi jakby różnorodność potencjału. I to też jest dla mnie osobiście piękne we wspólnocie tynieckiej, że wspólnota ta potrafi jakby objąć swoimi ramionami różne powołania, różne drogi, tak? Że są bracia, którzy studiują, którzy zajmują się ogrodem, którzy głoszą rekolekcje, którzy tak jak ja żyją poza domem w związku z obowiązkami, które akurat są do wykonania. Myślę, że Tyniec trochę odzwierciedla tę pojemność powołania benedyktyńskiego, którą nakreślił w swojej regule
nasz ojciec Benedykt. Ta otwartość na rzeczywiście różne dary i na różne nasze miejsca w Kościele, role, które są na stałe albo nie wiem, na chwilę, to mnie zawraca jeszcze raz ku Orientale Lumen, ku temu dokumentowi i temu, co Jan Paweł II mówił o tej jedności, że miejsce jest dla wszystkich i że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas, za nas wszystkich. Dokładnie. Myślę, że to jest też problem we współczesnym świecie, też przeżywaniu Kościoła współcześnie, że jednak my dość niechętnie przyjmujemy tę prawdę, że Chrystus umarł za wszystkich. No za nas na pewno, tak? Za tych, którzy nam gdzieś tam sprzyjają, to jeszcze okej, ale już za tych, co tak się nie zgadzamy z nimi, to już może mniej. A jednak ten właśnie uniwersalizm tej wspólnej nadziei, tak? To jest właśnie ta wspólna kotwica, która jest dana wszystkim bez wyjątku. I tutaj to jest oczywiście trudne i to jest zawsze wyzwanie, żebyśmy ten uniwersalizm nadziei byli w stanie tak sprawiedliwie zastosować do wszystkich. No niemniej jednak do tego wzywa miłość bliźniego, no i o tym jest chrześcijaństwo, że jednak pomimo naszych obciążeń, różnic, wszyscy mamy szansę, tak? Wszyscy jesteśmy tymi pielgrzymami nadziei. Zakończę cytatem z dokumentu, z listu Orientale Lumen. Jan Paweł II pisał tak: na wschodzie każdego dnia wstaje na nowo słońce nadziei. Światło, które przywraca istnienie rodzajowi ludzkiemu. Ze wschodu, zgodnie z piękną metaforą, powróci nasz Zbawiciel. Amen. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.